czy to gdziekolwiek. Łukasz Prosiński nam opowie o wątkach w Zekspresie. Tak, więc najpierw powiem, jak zainteresowałem się tematem. Byłem na konferencji Wrocław 2013. I ktoś chyba powiedział z prelegentów, że Erlang robi tyle wątków, ile jest procesorów i w każdym sobie ucierają się do wątkami. W sensie dzisiaj no, nawet nie wiem, czy ktoś to powiedział, czy mi się wydawało. Ale pomyślałem, że ja mogę zrobić tak samo i właściwie byłoby to rozsądne, bo samemu zawsze lepiej zarządzać niż jak ktoś zarządza. No to trochę za długo na realizację, ale idziemy właśnie. No to program prezentacji. Najpierw mówię stos architektów 64-bitowej, tej, której no, większość z nas używa, bo to jest niezbędne do zrozumienia przełączenia kontekstu. No potem mówię, jak to przełączenie kontekstu w obszarze użytkownika może wyglądać. Bardzo krótko powiem o Fiberach. Po tej prezentacji każdy będzie mógł sam zrobić Fibery. I na końcu opowiem też bardzo krótko o wywłaszczeniu i jaki tu jest problem w przestrzeni użytkownika. Czyli w przestrzeni, w której się normalnie poruszamy. No to jest właśnie stos. To jest właśnie stos w architekturze 64-bitowej. To jest. Tak. Tutaj się stos zaczyna. Jest to rejestr RPP, czyli Base Pointer. I to jest właśnie przykładowe wywołanie jakiejś tam funkcji. No i ta funkcja rzuciła pierwsze 6 argumentów do rejestrów RDI, coś tam nie mogę odczytać. W każdym razie, obecnie pierwsze 6 argumentów funkcji wchodzi do rejestru, a reszta wchodzi na stos. Czyli jak już byliśmy tu sobie przed ten początek stosu, tutaj rzuciliśmy te 2 argumenty, wywołaliśmy funkcję, funkcja odkłada adres powrotny. Zapisuję tu sobie ten poprzedni RPP i daję tutaj jakieś zmienne lokalne. No to jest taka specjalna strefa, gdzie można sobie wykonywać obliczenia. Na tej strefie nie trzeba zdejmować rzeczy ze stosu. No i co tu jest ważne? Ważne jest w tym obrazku są tylko dwie rzeczy. Ten rejestr RPP i RSP. Bo te rejestry wyznaczają stos. Najważniejszy jest RSP, bo on wyznacza szczyt stosu i właściwie komputatory używają tylko RSP obecnie. A jeszcze jedna rzecz. Właśnie wbrew pozorom stos rośnie w dół, bo tutaj jest adres wysoki i stos rośnie w dół. Jest to ważne, żeby się nie naciąć, jak będzie się manipulować na nim. Przepraszam. Dół to jest w stronę rosnącej adresu, czy malejącej? W stronę malejącej. Okej, czyli jeżeli liczę od początku do końca, to rośnie w górę. Zależy, gdzie jest początek. Początek według mnie jest tam, gdzie jest rejestr RPP. Czyli patrzę, miałeś tam wysoki adres. Tak, ale czym mam wysoki adres u góry i liczę od końca do początku? Liczysz z... Jak masz powiedzmy pamięć od zera do iluś tam rośnie tak od dołu, to stos będzie tutaj na przykład, to będzie osoba w dół. Ale dlaczego tak jest, to jest... może jakieś tam niby uzasadnienie ma, nie pamiętam. Nie ma oznaczonej osi, ale pamiętałem konwencji, więc... Ale w każdym... Każdy może sobie zrobić też to, co chce. Więc to zrobił tak. No i co to jest kontekst? Kontekst to są dane określające stan programu w danej chwili i zazwyczaj no, to są rejestry plus zawarty stosu. No to określa, co w programie się dzieje w aktualnym momencie. No i ja na przykład kontekst mogę sobie w języku C zaprogramować tak, że to jest 16 rejestrów. Każdy ma listę 64-bitową. I to jest jakiś stos, który sobie mogę zaopakować. No i przełączenie kontekstu, czyli to, co komputer robi no tak powiedzmy kilka tysięcy razy na sekundę. No to jest zapisanie aktualnego kontekstu, czyli tego, co było w rejestrach i na stosie, do pewnego obszaru pamięci i przywrócenie z pamięci zapisanego kontekstu.
No i właśnie to jest, ostatnie zdanie jest ważne, bo ta czynność powrotu z funkcji, ona umożliwi nam w ogóle zrobienie tych wątków w przestrzeni użytkownika. Bo w ogóle no to jest podstawa. No najpierw pokażę, dlaczego tak jest. Jak mamy wywołanie funkcji, właśnie instrukcję call, to mamy początek kolejność w stos. To ten call to jest tylko takie upiększenie dla dwóch instrukcji, że to jest odburzenie wskaźnika instrukcji, program Cantera na stos i skoczenie do tej procedury. Więc tak to się zmienia po wywołaniu jakiejś tam bezargumentowej funkcji. Po prostu jest odburzony adres powrotny. No a instrukcja RES to też jest takie upiększenie. Ona po prostu zdejmuje adres powrotny i skacze do niego. Czyli wracamy z powrotem. Dobra. Zapytam, czy są jakieś pytania. Bo to jest. Powiem tak, temat jest taki, że nie można go zacząć w sposób liniowy. Nie można do niego podejść w sposób liniowy, bo jakby z każdego tematu trzeba troszeczkę potem nie złożyć, nie? Więc jeżeli jakieś pytanie jest, to ja jak najbardziej chętnie na nie odpowiem. Dobra, to mówię, co tutaj się dzieje. Gdzie mam to opisać? Wtedy to. Ale dobra, to jest banalna rzecz. Dobra. No to jest tylko po prostu, jak zobaczycie, po prawej mam rejestry, a po drugiej zapisuję je gdzieś. Po prostu to, co z prawej, zapisuję pod tym adresem pamięci, który jest z lewej. Czyli najpierw zapisuję kontekst, czyli gdzie jestem. A odtąd robię odwrotnie, z innego miejsca pamięci, rzucam do rejestrów ich poprzednią zawartość i właśnie robię tą instrukcję RED. Czyli każda zmiana kontekstu jest przeoraniem całego stosu? Stos nie, bo stosy są zapisane w pamięci. One z kontekstem się nie zmieniają. Tylko rejestry się przewracam. Bo rejestr jest zapisany wskaźnik na stos. Teraz wrzucić te warte wszystkie rejestry, które mam, i potem wczytać z tego drugiego. No dokładnie, właśnie. I teraz ta właśnie ostatnia funkcja, RED, ona umożliwi nam zrobienie tych wątków. Bo ja tam trochę myślałem nad tym właśnie, jak to zrobić. Bo właśnie to jest kwestia. Jesteśmy gdzieś sobie w jakiejś części programu i chcemy nawet być w innej i wrócić z powrotem do tej poprzedniej. No i jak to zrobić właśnie? Jak to zrobić, żeby grało, żeby tak samo automatycznie grało? Otóż ta funkcja RED. My pamiętamy, RED, ona zdejmuje adres powrotny. I skacze do niego. A tutaj, jak czytamy kontekst, to w tym kontekście jest spreparowany specjalnie fałszywy, ale przeze mnie, fałszywy adres powrotny. Bo ja po prostu tam sobie wstawiłem adres powrotny do mojego kolejnego wątku. I w tym momencie ja sobie skaczę. Więc to jest taki punkt numeru tego wykładu, że po prostu polega to na tym, że ja cały czas preparuję sobie ten adres powrotny. Za każdym razem, kiedy wątek kiedy chcę przełączyć się do kolejnego wątku, no to ja po prostu skaczę na spreparowany odpowiednio adres kodu. A też może jeden, w którym się znajdujemy aktualnie, ten, który będzie wykonywany, jest rejestr RAX i tak dalej, tak? To jest ten wątek. Tak, dokładnie. To jest ten nasz bieżący wątek. Ten bieżący. Wczytaliśmy sobie i on miał tam adres powrotny do tego. Ale czym taki zostawienie czegoś na stosie i zrobienie RED, czym to się różni od JOTM? Czego? Od JOTM. Czy jak już mówiłem, co ten tutaj dalej? Bo tutaj jest ten, to jest pod coś tam, nie? Gdzie musimy sobie ten instrukcję, program counter, tak zwany, zdjąć ze stosu i do niego skoczyć. Więc to jest dokładnie to, co mówisz, nie? A oczywiście się jest realizm? Nie. Ja tylko dałem to jako przykład, że ta instrukcja może coś takiego robić. Ona tak naprawdę jest taka bardziej kompaktowa, bo my nie wiemy, do jakiego rejestru ona tam coś w ogóle zapisze.
To jest tylko red, ale byśmy zrobili pop RX, jump RX, to byłoby to samo. A czyli ja mogę w tym momencie zbierać załadować wartościami wszystkie rejestry i nie zużyć żadnego na ten adres powrotny, który musiałbym zużyć w jumpie? Jeszcze raz, nie zużyć żadnego na adres Na ten adres jumpa nie zużywam rejestru. No, mogę otworzyć wszystkie rejestry i gdybym miał jumpa, musiałbym mieć w jakimś rejestrze ten adres. Nie mógłbym go użyć jako... Nie mógłby być elementem odtwarzanego sam. No, tylko nie. Jump RX nie ma nic do rejestru, trzeba to podkreślić, bo on zdejmuje po prostu ze stosu i sobie jedzie dalej. Tak, ale jump ma, dlatego nie chcę jumpa, bo musiałbym zużyć rejestr. Ale no, mógłbyś go zużyć sobie, powiedzmy, miałbyś jakiś nieużywany. Jakbyś sobie chciał to zrobić. Jakby nie obejrzał na pierwszy kontekst, to tak, ale w tym momencie mogę wszystkie rejestry zużyć na kontekst. No może, powiedzmy ja tak robię, nie? Ale w praktyce widziałem, że można sobie kurwa parę rejestrów zapisywać, bo tutaj mam dla sobie coś dobra, co mieliśmy? No właśnie, ale wszystko tak naprawdę musi się zacząć od przygotowania tego kontekstu, bo właśnie sobie, że jesteśmy w funkcji main gdzieś tam, jedzie sobie nasz program. I teraz tak, żeby on się przełączył w inny wątek, absolutnie. No więc co musimy? Musimy do tego nowego wątku przygotować stos i te rejestry, te rejestry pamięci, które będą musimy zapisywać. No i ja już powiedziałem, że stos to jest jakaś tam pamięć, rejestry. Dobra, pierwszy krok co robimy. Na tym nowym stosie, który jest gdzieś zamieści pamięci, odkładamy adres kodu obsługującego zakończenie wątku. Czy on jest tam sobie na dole? I na szczyt tego stosu nowego, to robimy przed wywołaniem tego wątku oczywiście. Odkładamy adres powrotny. Zaraz zaprezentuję to tutaj. Jak to wygląda? Bo właśnie to będzie cała chyta sprawa. Jesteś RSP, jest tutaj, czyli to jest szczyt stosu. My skoczyliśmy w funkcji zmiany kontekstu. Funkcji zmiany kontekstu. I ona nam podmieniła te różne rzeczy. Podmieniła nam rejestr RSP na to. RBPL na to. Dobra. Tutaj podmieniła. Podmieniła i robi red. Wraca. A co my zrobiliśmy? Rzuciliśmy na naszym sztucznym stosie. Tutaj adres kodu wątku. I to zamiast nam wrócić tam, gdzie było, wraca nam zupełnie indziej do wątku. I tylko raz to się robi. I potem już jakby samo się kręci. Tu jakieś pytanie jest? No to... Czy jest jakieś pytanie w tej kwestii? Bo... Nowego wątku przeskakujemy w numer. Tak, jesteśmy, byliśmy sobie w funkcji main, przeskoczyliśmy do tego. Ale kontekst jest z tego pierwszego wątku. Jak przeskoczyłem do drugiego, to tam się pogubi, no? Nie, tamten został zapisany. Dobra, teraz zasymuluję tak wyobraźnię, się zrobić. Jest na sobie w funkcji main. Ups, jest kontekst switch. Wywołałem ręcznie tą metodę. Tu w parametrze podałem wątek aktualny. I ten, który ma dopiero przyjść. A ten przyjść, ten, który ma dopiero zostać wykonany. Ten, który ma dopiero zostać wykonany, on ma specjalnie spreparowany stos. Na tym stosie jest obłożony adres funkcji, który ma zostać wykonany. No i ja zapisuję sobie aktualny mój wątek w pamięci, a potem przywracam ten spreparowany. I w tym momencie już mi program się zupełnie tutaj pogubił, można powiedzieć. To, co było, już tego nie ma. Jest nowe. I ja wracam. Ale nie wracam z powrotem, tylko wracam, tylko idę sobie po prostu do nowego wątku. No właśnie. No i umożliwiło nam to ustawienie rejestrów RBP, które jest na adres szczytowego elementu stosunku. To tylko te dwa zabiegi trzeba zrobić. Odłożyć ten adres powrotny i ustawić RBP RSP. Dobra. Czy już każdy wie, jak działają wątki? Bo nie, znaczy
nie ma się co wstydzić, nie wiedzieć. Znaczy, wiesz, żeby to zrozumieć, to trzeba niestety mieć pewną znajomość assemblera i jednak tego, co to jest w ogóle rejestr, nie? Czym jest w ogóle stos, więc... No właśnie. Jeżeli mógłbyś w dalszej prezentacji poprowadzić tak jakby bez wymogu zrozumienia tej części assemblerowej, to by było super. Dobra, no więc... No. Wystarczy wiedzieć, że my po prostu oszukujemy w pewien sposób ten cały nasz system. Zamiast wracać z powrotem, wracać na miejsce, gdzie byliśmy, po prostu przenosimy się w inne miejsce, przenosimy się w inny kontekst. Jak mieliśmy kontekst, w którym się zmieniło A równa się 5 i tam robiliśmy jakieś umnożenie, jest przełączenie kontekstu, to wszystko jakby znika. To taka zmiana środowiska, tak? Tak, jest to, znika, jesteśmy w innym miejscu. Ale właśnie ważne jest to jest bardzo proste. Ponieważ mamy po prostu jakby dwa problemy, one się uruchamiają każdy po kolei. Każdy sobie toczy się swoje życie. Tylko że najważniejsze w tym jest to, jak przełączyć się między nimi. I właśnie ja nad tym troszkę posiedziałem. I właśnie doszedłem do tego wniosku, że trzeba wracać, zamiast iść do przodu, bo pójście do przodu blokuje nas. Teraz na nie przypomniałem sobie, ale to jest po prostu niemożliwe, żeby cały czas iść do przodu i przełączać się między wątkami, bo tak się nie da. No i teraz... Pamięć się skończy w pewnym momencie, tak? No to jedna rzecz, że może nam coś tam się przeprawić, ale... Tak naprawdę zmierzam do tego, że to jest, wtedy robi się bardzo skomplikowane i ja w rozsądnym czasie nie mogłem tego zrobić i w przestrzeni użytkownika. A za pomocą RED mi to się kręci samo. Nic się nie przeprawia tam, wszystko gra. I to jest dobra wiadomość, że jeżeli coś tam zrozumieliście, to już potraficie zainteresować fajnery. Bo Fiverr, to się okazuje, że to jest najprostsza rzecz na świecie. Bo ja nie używałem Fiverr Robin, ale przeczytałem sobie przed tym wykładem, czy one są. Teraz się poczułem. Nie, chodzi mi, że wiecie. Jak mamy Fiverr w Robin, to jest coś takiego jakby... Jak to Tomasz określił w rozmowie ze mną, taki jakby callback, który może sobie wracać z powrotem i zwracać jakoś na funkcję stopniowo, nie? No to tak naprawdę no to jest wątek z ręcznym oddawaniem sterowania. Bo ty mówisz, ok, starczy tego, się napracowałem i oddaję piątkę jako wynik zwracający. I potem ty w którymś momencie możesz powiedzieć, ok, dobra, Fiverr może ruszyć powrotem. Mówisz do Fiverra, jedziesz. I on kontynuuje obliczenia. I tak naprawdę ze strony języka, tak jak było to przedstawione w artykułach i tam na dokumentacji, to nie widać, że to jest właśnie jakiś wątek, czy że to jest w ogóle zmiana kontekstu. Widać tylko, że to jest jakaś tam nowa konstrukcja języka, biegu, od której można sobie zwracać w pośrodku dane i ją kontynuować. A Fiverr to jest właśnie po prostu przełączasz się na kontekst Fiverra, coś tam robisz, oddajesz sterowanie, ale oddając sterowanie, oddajesz też wartość zwracaną. Więc to jest takie ulepszenie, bardzo proste do zrobienia, bo po prostu w tej strukturze, którą tam prezentowano, daje się jakieś pole. Dobra, i teraz ja doszedłem w pewnym momencie do etapu Fiverrów. Zrobiłem te Fiverry. Zobaczyłem, że to jest kiepskie, bo trzeba oddawać, trzeba wchodzić, wpisywać po polsku oddaj sterowanie. I postanowiłem zrobić tak jak w systemie operacyjnym, wywłaszczanie. I tutaj siedziałem na tym, nie wiem, ze dwa dni, gdzieś tak, i już naprawdę wpadałem w depresję taką troszkę, bo okazywało się, że właśnie system operacyjny tak dobrze chroni wszystko, że nie da się wielu rzeczy zrobić. W łatwy sposób. No więc ja wpadłem na pomysł, że będę sygnał zegara
przechwytywał i w tym sygnale zegara będę zmieniał kontekst. No i to są takie pierwsza funkcja właśnie, że można sobie podpiąć ten sygnał w luksie i set timer, można ustawić, żeby on się kręci z maksymalną prędkością. No i zrobiłem to, ale tu mnie spotkało wielkie zaskoczenie, że jak ja jestem w funkcji obsługi tej sygnału, czyli zmiany kontekstu, no to ja już nie mogę przyjąć kolejnego sygnału. I właśnie tutaj naprawdę się zmartwiłem, bo już myślałem, że jestem zablokowany na tym stopniu. Jednocześnie zastanawiałem się, dlaczego tak jest, bo skoro jestem sobie w jakiejś funkcji, czym to się mówi, skąd system wie, że ja jestem akurat w tym sygnale. Ale okazało się, że jest taka właśnie funkcja sync-cross-mask, gdzie można odblokować sygnał, bo okazuje się, że jak przejdzie sygnał, to automatycznie sygnały są blokowane. Tak, no, kolejkowane są. No tak, są kolejkowane. Ale w momencie, gdy się to wykonuje, to on jakby nie dostaje, program nie dostaje informacji o sygnale. Więc jak się w handlerze sygnału wywoła to funkcję sync-cross-mask na samym początku, no to nasz program znowu przyjmuje sygnały w czasie rzeczywistym i może być przerywany. Więc dzięki temu uzyskałem właśnie to, że to właściwie już w pełni funkcjonalne wątki. One nie mają oczywiście żadnych synchronizacji, ale same się napędzają. W sensie jadę sobie troszkę w ten wątek i tyle. Więc tu można znaleźć mój kod. I teraz pytania. Znaczy mam pytanie, czy ktoś poczuł się wzbogacony jakoś po tej prezentacji, że wie bardziej jak wątki działają? Dobra. Nie do końca rozumiem, to co na początku opisywałeś, to bardziej są korutyńskie wątki, mam wrażenie. Jakby dwie lub kilka funkcji, które wołają się nawzajem, wracają do siebie nawzajem. Nie, bo to nieświadome tego, to robisz. W momencie, to co było opisywane jako switch kontekst, coś wołało ten switch kontekst. Na samym początku opisywali, że one się wołały nawzajem, to później było jako dodatek. Było ułożenie na dnie stosu powrotu do tego drugiego wątku. No to w pierwszym obrazku tam, gdzie jest... O właśnie, widzisz, gdybyśmy robili bez reta, żebyśmy mieli korutyks mniej więcej, coś tam w stylu. Gdybyśmy nie mieli tego, nie wracali do nowej funkcji, nie? Byśmy mieli coś w rodzaju korutyks. I to by bardzo źle działało, ale to nie jest żaden korutyks, bo... Chodzi, według Ciebie najpierw definicja. Korutin to jest tylko, że ja sobie włączam jakąś funkcję i ona wywołuje kolejną, tak? Że one się do siebie nawzajem wracają i z tego co pamiętam też w programowaniu to właśnie było robione jak w paliczni przedmiot. Przynajmniej wersji. Słuchaj, no ja nie wiem, nie robiłem korutin, więc nie mogę powiedzieć, ale mogę Ci powiedzieć, że to jest absolutnie... Zmiana kontekstu prawdziwa, to nie jest żadna rzecz, to jest, ja wymieniam cały... To jest też zmiana kontekstu. Ale ten, rozumiesz, call to nie jest zmiana kontekstu. Call to jest po prostu przejście w programie dalej i wywołanie funkcji, to jest zwykłe. Jest, to jest takie jak... dobra, weźmy na tak. Poziom wyżej. W korupcjach właśnie chodzi o to, że ja w środku funkcji coś liczyć, co będę wołał skok. I w tym momencie procesor teleportuje się do drugiej funkcji z jej kontekstem w trakcie działania. Moment, w którym ona nie powie skok i wtedy procesor teleportuje się z powrotem do mojej funkcji w takim celu, jak był poprzednio. To jest coś tu. To masz kolację, że ty to masz na przykład mówił, tak? To masz nadal w kontekście całego. Myślałem, to na przykład, o czym kolega mówi, jak się gra ładuje jakieś dane z dysku, to będą dysku. Gra ładuje dane z dysku, więc załaduje 100 bajtów i włącza procedurę odpalenia ekranu. I wraca z powrotem w to samo miejsce dokładnie. Bez wychodzenia jakby z tej pierwszej funkcji. Jesteśmy jakby ciągle w niej. Co jest według tego? Zgadza się, że to jest to? Powiedzmy. Właściwie jesteśmy jakby tak... W innym wymiarze, nie? Ale w momencie są dwie równoległe funkcje, to znaczy i funkcja, to nie jest tak, że funkcja woła po aktualnie ekran, po aktualnie ekran wraca.
tylko mam jedną funkcję, która robi animację i działa jak szeregowa, podczas tego czasu woła zmiana. Drugą funkcję, która woła z dysku, i korzystowa jest woła zmiana. Dobra, teraz ja się dobra. Tak, teraz też jest logika. Zresztą sukces woła, tak? Wiem, bo też... Chcę jeszcze dać jakieś pytania do... Dobra, to dziękuję. Teraz wszystko wydarzenie. Teraz trzeba dać pytania o zupełnie.